Nazywam się Artur Migas i zaczęło się moja przygoda ze studiem ABM zaczęła się dość dawno. Pamiętam taką pierwszą scenę, nie wiem, z 5-6 lat temu. Chodziłem sobie po mieście Katowice i zauważyłem jakiś taki plakat, że tu jest studio statystów, czy tu robimy zdjęcia, czy coś w tym stylu. I po prostu wszedłem na górę. Tak właściwie nie wiedziałem po co, bo to ja taki jestem, że właściwie interesuje mnie 1500 rzeczy i robię różne dziwne ruchy czasem. Popatrzyłem sobie, wyrobiłem sobie zdanie. Tak naprawdę myślałem, że spotkam jakichś ludzi, którzy mają jakąś taką fajną wyobraźnię, którzy nie są tacy zbytnio normalni. Potem pamiętam, że jak byliście, jak było studia ABM na ulicy chyba Jana w Katowicach, albo gdzieś w pobliżu, to wtedy tam już poszedłem formalnie zrobić sobie takie zdjęcia, ale zapisać się do bazy. Zaczęło się. Zawsze opowiadam moim kolegom, jak to jest, na czym polega statystowanie, to im mówię, że statystowanie to jest czekanie. Właściwie głównie, po co bawić się w jakieś tam procenty. 95% to jest czekanie i już wiesz, na czym polega ta zabawa. Ale wracając, więc ta Agnieszka. Bardzo długo czekaliśmy, ale to był taki film szczególny, bo tam wtedy było nas ze 4-5, siadła z nami asystentka reżysera i normalnie z nami przygotowała taką scenę, która miała jakieś teksty, jakiś sens. Myśmy przygotowali wręcz pewne dialogi, które żeśmy mówili. To było niesamowite, bo naprawdę to było na poziomie te dialogi. Myśmy byli rosyjskimi mafiozami, czy tam jakimiś wschodnimi, ale mówiącymi ze sobą po angielsku. Więc mieliśmy takie teksty typu: OK, gentlemen, everything is set. You are going on November, but nobody can know it, you know. I coś tam. Znaczy w sumie takim czymś trzeba się było tam wykazywać. Filmem był Franek. To była taka mała nowelka dla muzeum w Siemianowicach Śląskich. Ja tam się, pamiętam, na umowie miałem napisane po raz pierwszy, że aktor kościelny. Że nie jakiś tam statysta, tylko aktor. Dużej różnicy chyba nie było, ale było fajne. Co jest fajnego w zawodzie, chciałem powiedzieć statysty, że to nie jest żaden zawód. Co jest fajnego w statystowaniu? No, zależy kto co w tym ceni, ale mnie kręci jedna rzecz zdecydowanie. Po prostu to, że mogę pojechać na jakiś plan i zobaczyć najczęściej fajnych, mądrych, profesjonalnych ludzi przy pracy. Zobaczyć, jak to wygląda naprawdę. Myślę, że to. Zobaczyć sobie trochę sprzętu, trochę techniki, trochę też sposobu ogarniania tego całego jakby planu, tego wszystkiego, nie? Dzięki temu statystowaniu tam dowiedziałem się, powiedzmy, kto to jest kierownik planu, a kto to jest tam, nie wiem, kierownik produkcji, a że reżyser główny ma tam wielu asystentów. Niefajne. To już. Co jest niefajne, zależy od tego, jak gdyby, z jakiej pozycji tam się przychodzi. Bo no mnie przeszkadza jednak to, że ja jako statysta właściwie nie mogę się wykazać niczym. Teraz jakby to powiedzieć, żeby nie być na jakiegoś tam chama, czy po prostu egocentryka, nie? Ale żeby zachować autentyczność. Dobra, wybieram to drugie. Zawsze czekam na jakiś moment, że mógłbym coś więcej zrobić niż tylko siedzieć w jakiejś ławce, przechodzić z jakąś tam torbą, albo wypatrzeć się w niebo, albo iść plecami do kamery. Ale no jak gdyby no to się nie zdarza. Więc tutaj mam troszkę takie małe rozczarowanie związane z tym, nie? Oczywiście też nie wiem, gdybym musiał zrobić coś trudniejszego, abym jakby nie miał jakiegoś warsztatu, albo mi to nie wychodziło, to pewnie też by to było trochę słabe, trochę stresujące i może nie byłaby to najlepsza decyzja tam kogoś od obsady, żeby mnie w to wziąć. No ale z drugiej strony chciałbym sobie spróbować, chciałbym mieć okazję.